realizacji drugiego punktu porządku dziennego. Rządowe sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, druk 425, zostało w dniu 3 czerwca 2024 roku skierowane przez Marszałka Sejmu do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych. Zgodnie z postanowieniem nr 15 Marszałka Sejmu z dnia 13 czerwca 2024 roku komisje sejmowe mają przedstawić Komisji Finansów Publicznych opinię o wykonaniu budżetu we właściwych im częściach budżetowych. Jednocześnie przedstawiona przez prezesa NIK analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 roku, druk nr 464 w dniu 6 czerwca 2024 roku została skierowana do Komisji Finansów Publicznych i pozostałych komisji sejmowych. Zgodnie z uchwałą nr 40 Prezydium Sejmu z dnia 13 czerwca 2023 roku przekazanie przez właściwe komisje sejmowe opinii do Komisji Finansów Publicznych upływa 28 czerwca 2024 roku. Posłowie, członkowie komisji otrzymali informację o wykonaniu budżetu przygotowane przez dysponentów części budżetowych, informacje Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania budżetu w tych częściach budżetowych, a także opracowania Biura Analiz Sejmowych. Jednocześnie informuję, że wszystkie materiały dostępne są w wersji papierowej oraz zostały przekazane na maile posłów. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie właściwości komisji będzie odbywało się w następującym porządku. Punkt pierwszy, wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta. Punkt drugi, wystąpienie posła koreferenta wyznaczonego przez prezydium komisji do zreferowania wykonania poszczególnej części budżetowej. Punkt trzeci, wystąpienie przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli. Punkt czwarty, pytania posłów, odpowiedzi przedstawicieli dysponentów części budżetowych oraz dyskusja. Przystępujemy do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu państwa w zakresie działania komisji. Proszę o wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, na wstępie chciałbym w imieniu Ministerstwa pogratulować wyboru na stanowisko przewodniczącej komisji. Gratulujemy i korzystając z okazji, iż jest wybrany przewodniczący, przewodnicząca, zwracam się z gorącym apelem o podpisanie stałych przepustek dla pracowników Ministerstwa Zdrowia, dyrektorów departamentu. Wiemy o tym, panie ministrze. Będzie to zrobione pewnie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Na pewno usprawni to nam pracę nie tylko tutaj, w wielu miejscach, w wielu komisjach, podkomisjach oraz zespołach uczestniczą pracownicy ministerstwa. Dziękuję bardzo. Szczegółowe omówienie realizowanych zadań w ochronie zdrowia w 2023 roku wymaga uwzględnienia trzech istotnych obszarów mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i zapewnienia wyższej jakości świadczeń, jakimi są rosnące nakłady na ochronę zdrowia, poniesione wydatki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych uprawnionym do opieki medycznej obywatelom Ukrainy oraz wydatki na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Nakłady na ochronę zdrowia. Zgodnie z artykułem 131c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej na finansowanie ochrony zdrowia w 2023 roku powinny zostać przeznaczone środki w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto ustalonego na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, co oznacza, że wydatki te powinny wynieść nie mniej niż 157 miliardów 300 milionów złotych. Ostatecznie, zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok oraz projekcją planu Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowano środki na poziomie 165 miliardów 500 milionów złotych. To jest o 8 miliardów 200 milionów złotych wyższe. W ciągu roku wydatki te były zwiększane, a ich ostateczne wykonanie wyniosło 184 miliardy złotych 800 milionów, co stanowi 7,05 PKB. Oczywiście PKB liczonego według tej zasady N-2, o którym mowa w artykule 131c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Środki te są o blisko 27,5 miliarda wyższe od wartości referencyjnej roku 2023. Istotne zadania, które zostały zrealizowane w 2023 roku.
Przechodząc do omówienia dochodów i wydatków budżetu ministra zdrowia, zauważam, że w 2023 roku zrealizowano szereg istotnych zadań w zakresie ochrony zdrowia. Mianowicie przekazano NFZ dodatkowe środki o łącznej wysokości blisko 2 694 500 000 zł. Z tego w ramach dotacji podmiotowej na sfinansowanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnych przekazano 200 milionów złotych. Natomiast kwotę 2 494 500 000 zł przeznaczono na wzmocnienie funduszu zapasowego NFZ. Zrealizowano inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w szpitalach klinicznych i instytutach badawczych na łączną kwotę 729 900 000 zł. Przekazano LPR środki o łącznej wysokości 321 778 000 zł, z tego głównie na sfinansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów transportu sanitarnego w formie dotacji podmiotowej w wysokości 234 728 000 oraz 42 262 000 na realizację dwóch programów wieloletnich. To jest program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w lotniczym pogotowiu ratunkowym oraz program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w lotniczym pogotowiu ratunkowym w Warszawie. Zwiększono liczbę finansowanych specjalizacji odbywanych w trybie rezydentury oraz miejsc specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych o około 1200, a także zwiększono wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w dziedzinach niepriorytetowych o ponad 12%, a w dziedzinach priorytetowych średnio o ponad 21%. Kontynuowano działania z zakresu budowy, wdrażania, rozwoju systemów teleinformatycznych i udostępnienia e-usług pacjentom oraz innym interesariuszom systemu zdrowia w celu poprawy jakości usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących w systemie zdrowia przy współudziale Centrum e-Zdrowia. Wykonanie dochodów. W zakresie wykonania dochodów budżetu ministra zdrowia należy wykazać, że plan dochodów budżetowych według ustawy budżetowej na rok 2023 wynosił ogółem 203 miliony i został wykonany w kwocie 264 miliony złotych, to jest w wysokości 130%. Ponad 60% dochodów zostało osiągniętych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a dotyczyły one głównie podstawowej działalności tej jednostki, to jest wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i wpływów z różnych dochodów, np. dochód uzyskany ze sprzedaży wydawnictwa Farmakopea Polska. Wykonanie wydatków. W zakresie wykonania wydatków budżetu ministra zdrowia należy wskazać, że plan wydatków budżetowych w części 46 zdrowie według ustawy budżetowej na rok 2023 wynosił 14 192 000, a decyzjami ministra finansów w trakcie roku został zwiększony 14 192 000, a w trakcie roku został zwiększony kwotę 1 367 000 do łącznej wysokości 15 559 500 000 zł i został wykonany w kwocie 15 236 500 000, to jest w 97,9%. Dodatkowe środki ponad te, które zostały zaplanowane pierwotnie w rezerwie celowej na zadania związane z ochroną zdrowia, zostały przyznane m.in. na wpłatę do Funduszu Zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, dotację podmiotową dla NFZ oraz zwiększenie subwencji na utrzymanie oraz rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla uczelni medycznych. Mając na uwadze, że szczegółowe omówienie kwestii związanych z wykonaniem budżetu działu ochrona zdrowia zostało przedstawione w doręczonej Państwu posłom informacji, w tym momencie chciałbym przedstawić Państwu informacje dotyczące kilku szczególnie istotnych dla systemu ochrony zdrowia zadań spośród szeregu zadań finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia w 2023 roku. Do zadań tych mianowicie należą programy polityki zdrowotnej.
W 2023 roku realizowanych było 7 programów polityki zdrowotnej oraz 3 programy wieloletnie dotyczące zadań charakterystycznych dla programów polityki zdrowotnej, które odnoszą się do ważnych zjawisk epidemiologicznych, istotnych problemów zdrowotnych dotyczących danych grup świadczeniobiorców, czy też wdrożenia nowych procedur medycznych oraz przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do zdefiniowanej populacji docelowej o określonej chorobie lub o określonym problemie zdrowotnym. Przeznaczono na ich realizację 706 milionów złotych, czyli 97% planu po zmianach. W ramach realizowanych programów szczególny nacisk został położony na działania skutkujące wzrostem dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym zakresie onkologii, transplantologii oraz chorób układu krążenia. Kontynuowane były świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności oraz zabiegi z zakresu terapii wewnątrzmacicznej, a także badania przesiewowe mające na celu ograniczenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci spowodowanej wadami metabolizmu. Ponadto w ramach realizowanych programów z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa szczególny nacisk został położony na zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki oraz zapewnienie opieki i poprawy standardu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Szczegółowe omówienie tych programów w 2023 roku zostało przedstawione w przedłożonym Komisji sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia. Kolejnym szczególnie istotnym dla systemu ochrony zdrowia zadaniem z zakresu ochrony zdrowia są inwestycje w szpitalach i instytutach badawczych. W dziale ochrona zdrowia w 2023 roku na wydatki majątkowe w szpitalach klinicznych i instytutach zaplanowano środki w kwocie 828 800 000 zł, z czego wykorzystano 729 milionów 900 milionów złotych, to jest 88,1% planu po zmianach. W ramach tych środków realizowanych było 9 inwestycji programów wieloletnich, na które przeznaczono w 2023 roku łącznie 365 milionów złotych 300 tysięcy. Poza programami wieloletnimi w 2023 roku realizowano również 44 inne zadania budowlane, z czego 34 w szpitalach klinicznych i 10 w instytutach badawczych, na które w 2023 roku przeznaczono łącznie 193 miliony 400 tysięcy złotych. Ponadto zawarto łącznie 52 umowy na udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych, z czego 35 w szpitalach klinicznych oraz 17 w instytutach badawczych, na które wydatkowano 171 milionów 200 tysięcy złotych. Środki te przeznaczono zarówno na wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego do diagnostyki ogólnej i specjalistycznej, jak również na wprowadzenie nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-leczniczych, co zdecydowanie posłużyło poprawie jakości i poziomu udzielanych świadczeń medycznych. Szczegółowe omówienie programów wieloletnich inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku również zostało przedstawione w przedłożonym Komisji sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia. Kolejnym szczególnie istotnym dla systemu ochrony zdrowia zadaniem z okresu ochrony zdrowia jest finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki w uczelniach medycznych podległych ministrowi zdrowia. Na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowane zostały środki w wysokości 2 472 milionów 900 tysięcy złotych. Środki te przeznaczone były na subwencje i dotacje dla 9 uniwersytetów medycznych oraz dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na działalność dydaktyczną i badawczą, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, stypendia ministra zdrowia dla cudzoziemców za wybitne osiągnięcia, nagrody ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich oraz wpłaty na fundusz kredytowania studiów medycznych. Należy zauważyć, że w trakcie roku subwencja została zwiększona w wyniku decyzji ministra finansów z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni medycznych, wypłatę jednorazowych dodatków motywacyjnych oraz pokrycie zwiększonych kosztów działalności uczelni w 2023 roku. Łącznie środki przekazane uczelniom w 2023 roku były o 121 milionów 300 tysięcy złotych wyższe niż w roku 2022. Na koniec 2023 roku w uczelniach medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia studiowało 61 1258 studentów, wzrost do poprzedniego roku o 445 studentów, z czego na studiach stacjonarnych 54 071 studentów. W roku 2023 uczelnie medyczne ukończyło 9712 absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,
oraz jednolitych studiów magisterskich. Wzrost o 282 osoby i 533 absolwenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Spadek o 110 osób. Równocześnie przyjęto na pierwszy rok studiów stacjonarnych 12558 studentów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie oraz 1463 studentów na studia niestacjonarne. Konsekwentnie w tym momencie należy wskazać kolejne istotne zadania z zakresu ochrony zdrowia, a jednocześnie istotny etap kształcenia kadr medycznych, mianowicie finansowanie specjalizacji medycznych. Na zadanie z zakresu finansowania specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych wydatkowane zostały środki w wysokości 2 miliardów 682 milionów złotych, co stanowiło 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia specjalizacyjne odbywane w trybie rezydentury, w ramach których sfinansowano szkolenia dla 24,5 tysiąca lekarzy. Wydatkowane na ten cel środki w wysokości 2 miliardów 674 milionów 800 tysięcy złotych. Największa liczba rezydentów kształciła się w specjalnościach: choroby wewnętrzne 2512, pediatria 2404, medycyna rodzinna 2328, anestezjologia intensywna terapia 1621 oraz psychiatria 1532. Dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. W 2023 roku specjalizację ukończyło 3922 pielęgniarki i położne. Kończąc omawianie wydatków ministra zdrowia, zauważam, że w skali tych wydatków również istotne było przekazanie w roku ubiegłym z budżetu ministra zdrowia Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jak już na wstępie przekazałem, środków w łącznej kwocie 2 miliardów 694,5 miliona złotych oraz dokonanie wpłaty do Funduszu Medycznego w wysokości 4 miliardów złotych na realizację zadań zaplanowanych do sfinansowania tego funduszu. Środki europejskie. W zakresie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2023 roku w części 46 zdrowie środki te wynosiły 1 869,5 miliona złotych, z czego ponad 99% stanowiły wydatki zrealizowane w ramach czterech programów. Program operacyjny infrastruktura i środowisko 1 251 milionów 300 tysięcy złotych, program operacyjny wiedza edukacja, rozwój 539 milionów 200 tysięcy złotych, program operacyjny Polska Cyfrowa 46,5 miliona złotych, norweski mechanizm finansowy 30 milionów 500 tysięcy złotych. Programy operacyjne POIS oraz POPC ukierunkowane były na wydatki infrastrukturalne i wyposażeniowe, natomiast POWER wspierał głównie wydatki w kapitał ludzki. W ramach pierwszych trzech programów wydatki mogły być ponoszone do końca 2023 roku, natomiast w ramach NMF wydatki mogą być ponoszone do 2024 roku. Jednocześnie w ich miejsce wchodzić będą wydatki z programów operacyjnych perspektywy finansowej 2021-2027, głównie programy Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego oraz Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy. Budżety wojewodów. Zobowiązany zostałem również do przedstawiania Państwu wykonania dochodów i wydatków ujętych w budżetach wojewodów. Tym samym informuję, że w ustawie budżetowej na 2023 rok określony został plan dochodów w dziale ochrona zdrowia w części 85 budżety wojewodów w wysokości 102 milionów 300 tysięcy złotych. Dochody wykonane zostały w wysokości 162 milionów 100 tysięcy złotych, czyli 158,6% planu. Wydatki w dziale ochrona zdrowia w budżetach wojewodów zaplanowane zostały w wysokości 3 727 milionów 200 tysięcy złotych. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony do kwoty 4 266 milionów 900 tysięcy złotych, to jest o 539 milionów 700 tysięcy złotych. Zwiększenie wydatków o tę kwotę dotyczyło głównie wydatków na staże i specjalizacje medyczne o 231 tysięcy złotych na pokrycie kosztów finansowania staży podyplomowych, w tym kosztów ich obsługi oraz finansowania dodatków dla kierowników specjalizacji, inspekcję sanitarną 125 518
125 milionów 518 tysięcy złotych na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Szpitalne ogólnie 109 milionów 302 tysięcy na wydatki inwestycyjne. Ratownictwo medyczne 51 milionów 766 tysięcy również na wydatki inwestycyjne. Zrealizowane w 2023 roku wydatki w dziale ochrony zdrowia wynosiły 4 miliardy 86 milionów 600 tysięcy złotych i stanowiły 95,8% planu wydatków po zmianach. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niezależnie od omówionego przed chwilą wykonania wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2023 rok, Ministerstwo Zdrowia w roku ubiegłym wspierało finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych dla obywateli Ukrainy, a także pozostałych zadań realizowanych przez resort zdrowia w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na zadania te w 2023 roku wydatkowano z funduszy pomocy w części będącej w dyspozycji ministra zdrowia środki w wysokości 894 milionów złotych 800 tysięcy, z tego przede wszystkim 848 milionów przeznaczono na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym do opieki medycznej. Łączna liczba uchodźców z Ukrainy, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej w 2023 roku, wyniosła 802 244 osoby. Z tego kobiety do 18 roku życia 192 940 osób, kobiety w wieku 18 lat i więcej 332 036 osób, mężczyźni do 18 roku życia 200 670 osób, mężczyźni w wieku 18 lat i więcej 76 598 osób. 39 milionów złotych przeznaczono na finansowanie zakupu leków antyretrowirusowych w ramach programu leczenia antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV. Leczeniem objęto 3552 uchodźców z Ukrainy, w tym 2216 kobiet i 1336 mężczyzn, w tym 107 dzieci, 129 kobiet w ciąży i 63 noworodki. 4 800 milionów złotych przeznaczono na finansowanie zakupu czynników krzepnięcia w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne. Leczeniem objęto 82 uchodźców z Ukrainy, w tym 7 kobiet, w tym 5 dzieci, 75 mężczyzn, w tym 37 dzieci. Wydatki na zapobieganie i przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Ponadto w 2023 roku kończono również zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które wzorem lat ubiegłych były finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z puli środków pozostających w dyspozycji ministra zdrowia wydatkowano 82 miliony 400 tysięcy złotych. Środki te przeznaczono przede wszystkim na finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych chorym na COVID-19, w tym kosztów podania szczepień przeciwko COVID-19 63 miliony 900 tysięcy złotych, zakupu szczepionek na COVID-19 7 milionów 100 tysięcy złotych, zadań realizowanych przez Centrum E-Zdrowia 4 miliony 900 tysięcy złotych, działań związanych z bieżącym utrzymaniem i obsługą infolinii szczepionkowej 3 miliony 300 tysięcy złotych. Szczegółowe omówienie pozostałych kwestii związanych z wykonaniem budżetu działu ochrona zdrowia oraz planów finansowych Agencji Badań Medycznych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Medycznego, Polskiego Laboratorium Antydopingowego i Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie zostało przedstawione w doręczonej Państwu informacji. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Proszę o wystąpienie posła koreferenta wyznaczonego przez Prezydium Komisji do zreferowania wykonania tej części budżetowej. Poproszę o zabranie głosu panią poseł Krystynę Skowrońską. Zwyczajowo dziękuję pani przewodniczącej. Do gratulacji przyłączam się takie jak pan przewodniczący Piecha składał na ręce prezydium. Gratulacje wyboru. Przygotowujemy zwyczajowo opinię Komisji Zdrowia w zakresie wykonania budżetu, która leży w kompetencji komisji i w tym zakresie poza samym budżetem zdrowie są również rzecznicy praw pacjenta i
Rzecznik Praw Pacjenta. Skupię się, będę krócej niż Państwo oczekują, znający mnie w tej pracy, w tej komisji. Mówiła, że pan minister zaprezentował całe sprawozdanie. Otrzymaliśmy dość obszerny dokument, który wyjaśnia wszystkie wydatki, pokazuje kwoty, które zostały wydane z budżetu i odnosi się do przyjętego planu budżetu w części zdrowie na rok 2023. Niemniej jednak chciałabym skupić się, jeżeli mówimy o samej sytuacji księgowej, czyli zaplanowane wydatki, zrealizowane liczby. To pan minister wszystko powiedział i w tym zakresie możemy powiedzieć, będę rekomendowała, żebyśmy od strony tej finansowej budżet przyjęli. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na prowadzoną dyskusję w roku 2023, w jej końcówce, a również po 13 grudnia, kiedy to pan minister referował zmiany w Narodowym Funduszu Zdrowia i chciałabym, skupiając się na uwagach, które i zastrzeżeniach, które chcę wnieść jako poseł koreferent tej komisji do opinii, która będzie przedkładana opinii Komisji Finansów Publicznych, aby zostały naniesione zastrzeżenia. My powinniśmy o tych zastrzeżeniach pamiętać i zwrócić na to uwagę. Dyskutując mieliśmy, ja może odczytam, żeby one były krótko, nie opisywane, jeśli będą pytania do mnie bądź do pana ministra w innym temacie przedstawionego raportu, chętnie odpowiem. Chciałabym zwrócić uwagę na brak wykorzystania środków z Funduszu Medycznego w sytuacji, gdy występują potrzeby w podmiotach opieki zdrowotnej. Zatem musimy wiedzieć i pamiętać. Niskie współfinansowanie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotychczas zwyczajowo, i tu mam jeden dysonans, czy pan minister, bo według moich informacji w 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał 200 milionów złotych i na to zwracam uwagę, a w 2022 współfinansowanie z budżetu Narodowego Funduszu wynosiło 4 miliardy. Jeśli ustalimy sobie tą rozbieżność, to wtedy napiszemy taką informację. Chcę na to zwrócić uwagę, że w 2021 roku Narodowy Fundusz Zdrowia został zasilony kwotą 5 miliardów 870 milionów złotych. A zatem w roku wyborczym przerzucano na to, na nasze składanie się do Narodowego Funduszu Zdrowia dotychczasowe zadania, które były sfinansowane z budżetu. Przeniesiono do Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu 2023 roku zadania między innymi związane z refundacją leków minus 18, czyli dla młodych osób do 18 roku życia i 60 i dla osób powyżej, i tu mam kłopot, 60 roku życia, nie 65, ale również ratownictwo medyczne i inne koszty, które zostały przerzucone z budżetu i ich już nie widzimy w budżecie w stosunku do poprzednich lat, czyli ten ciężar został przeniesiony na naszą składkę w kwocie łącznej 14,5 miliarda złotych. Chciałabym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. W przeciągu ubiegłego roku krok po kroku zasilano, wydatkowano fundusz zapasowy, tak że celowo określamy ostatnie przeniesienie części funduszu zapasowego na zapłacenie nadwykonań, ale w przeciągu całego 2023 roku pomniejszano fundusz zapasowy, przeznaczając je na koszty świadczeń. I ta sytuacja na dzisiaj, myślę, że pan minister może się do tego odnieść, wygląda na to, że zostaliśmy bez takiej poduszki zabezpieczającej jakiekolwiek dodatkowe potrzeby, które miałby ponieść Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto nad tymi elementami
i zastrzeżeniami się pochylić, tak aby funkcjonalność zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia w wydawaniu na świadczenia, jak i wydatki z budżetu dawały nam lepszą opiekę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o wystąpienie przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie, Szanowni Państwo. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła u Ministra Zdrowia kontrolę wykonania budżetu państwa w 2023 roku w części 46 Zdrowie oraz wykonania planu finansowego Funduszu Medycznego. Najwyższa Izba Kontroli oceniła... Jeszcze poprosimy o imię i nazwisko, dobrze? Marcin Stolarczyk, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zdrowia. Dziękuję bardzo. Najwyższa Izba Kontroli oceniła w formie opisowej wykonanie budżetu państwa w 2023 roku w części 46 Zdrowie oraz negatywnie wykonanie planu finansowego Funduszu Medycznego w roku 2023. Skala i liczba stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczących udzielania i rozliczania dotacji, wydatkowania środków oraz przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w naszej ocenie świadczą o niewystarczającym sprawowaniu nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej w części 46. W 2023 roku, czyli ponad 3 lata od utworzenia Funduszu Medycznego, stopień zaawansowania realizacji zadań w ramach dwóch subfunduszy, to jest infrastruktury strategicznej i modernizacji podmiotów leczniczych, wynosił 1% planu tych subfunduszy. Do końca 2023 roku w ramach tych subfunduszy sfinansowano jedynie zakup pojedynczych sztuk wyrobów medycznych zamiast oczekiwanych zmian infrastruktury strategicznej ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. W 2023 roku realizowano działania w ramach subfunduszy rozwoju profilaktyki i terapeutyczno-innowacyjnego, jednakże nadal faktycznym wykonawcą większości zadań wykonywanych przez fundusz był Narodowy Fundusz Zdrowia. Powyższe oznacza, że w dalszym ciągu pozostaje aktualna nasza ocena sformułowana w poprzednich latach, która wskazywała na słabość instytucjonalną Ministerstwa Zdrowia dotyczącą realizacji zadań w ramach Funduszu Medycznego. Konsekwencją powyższych zaniechań było zamrożenie ponad 7 miliardów złotych, które w 2023 roku nie trafiły do systemu ochrony zdrowia. Podejmowane przez ministra działania były nieskuteczne i pozostawały bez znaczącego wpływu na rozwój systemu ochrony zdrowia. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli ponownie poddaje do rozważenia podjęcie stosownych działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji Funduszu Medycznego. Ustawa o Funduszu Medycznym nie kreuje nowego źródła przychodów publicznych, a środki przekazywane do tego funduszu są w większości środkami budżetu państwa. 99,9% przychodów Funduszu Medycznego stanowią wpłaty przekazywane przez ministra zdrowia oraz odsetki od tych wpłat. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wydatki budżetu państwa powinny mieć odzwierciedlenie w rzeczywistej realizacji zadań publicznych w danym roku budżetowym, a nie polegać jedynie na przesuwaniu środków z budżetu państwa do państwowych funduszy celowych. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kontrolę prowadzoną w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, celem tej kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2023 oraz planu finansowego Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta części budżetowej 66 Rzecznika Praw Pacjenta oraz dysponenta funduszu. Najwyższa Izba Kontroli oceniła w formie opisowej wykonanie budżetu państwa w części 66 Rzecznik Praw Pacjenta. W 2023 roku stwierdziliśmy, iż nastąpił wzrost należności wymagalnych w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania dotyczące dochodzenia należności prowadzone w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w zakresie wydatków budżetowych. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie planu finansowego Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych. Stwierdzone nieprawidłowości miały w naszej ocenie formalny charakter i polegały na nieterminowym opracowaniu planu finansowego, nieterminowym przekazaniu ministrowi zdrowia sprawozdania z jego realizacji oraz niedochowaniu należytej staranności przy weryfikacji wpłat z tytułu opłat za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Szanowni Państwo,
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż nałożenie zadań na Biuro Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące obsługi kolejnego funduszu nie przełożyło się na wzrost zatrudnienia. Dodatkowo duża fluktuacja pracowników na przestrzeni roku wpłynęła na wystąpienie nieprawidłowości w toku realizacji zadań przez rzecznika. Najwyższa Izba Kontroli zawnioskowała o wzmocnienie nadzoru prowadzonej kontroli zarządczej, przede wszystkim w odniesieniu do prawidłowości realizacji postanowień zawieranych umów i realizacji zamówień publicznych. Ponadto Izba zwróciła uwagę na konieczność rzetelnego opracowania sprawozdań i prowadzenia ewidencji księgowej, w tym aktualizacji uregulowań dotyczących rachunkowości w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Jeżeli chodzi o część 46 i 66, to wszystko. Natomiast oczywiście mamy tutaj jeszcze materiały związane z kontroli dochodu, z kontroli działu 851 Ochrona Zdrowia u wojewodów. Natomiast to, jeżeli będą szczegółowe pytania, tutaj poprosimy w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor już omówił część 46, której jeszcze... Przepraszam, 66, której jeszcze nie rozpoczęliśmy, ale to już mamy omówioną. Ja w takim razie, wracając do części 46, otwieram dyskusję 46, w części 46. Ochrona zdrowia, czyli w części 46. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Tomczak. Szanowni państwo, mam właśnie pytanie do wykonania części 46 budżetu. Mianowicie przed chwilą przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli podkreślił, jakie zastrzeżenia miał NIK dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji celowych instytucjom badawczym na cele inwestycyjne i w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę sposobu bieżącego nadzoru nad instytucjami badawczymi. To pierwsze pytanie. Drugie, właśnie w kontekście planu finansowego Funduszu Medycznego, no biorąc pod uwagę właśnie tą negatywną ocenę NIK-u co do wykonania planu, czyli tak naprawdę braku wydatkowania środków. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje inicjatywę ustawodawczą w zakresie likwidacji funduszu i przeniesienia środków do dyspozycji NFZ-u na przykład? I na koniec taka drobnostka, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. Pytanie dotyczące efektywności realizacji programów polityki zdrowotnej. Na przykład mamy wieloletni program pod nazwą Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. W jej ramach została zrealizowana kampania edukacyjna Zdrowie Ogarniam To. W tej kampanii wyemitowano 10-odcinkowy serial animowany Ogar i Rogal. I o ile pierwszy odcinek na platformie YouTube miał 20 tysięcy wyświetleń, o tyle 10 już tylko niespełna 7 tysięcy wyświetleń. Jakie to ma przełożenie na zdrowie naszych dzieci? Ja sama jako mama dwóch kilkuletnich córek nigdy w życiu nie słyszałam o tej kampanii ani o tym serialu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę o odpowiedź na pytania pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Odnosząc się do pytań, jeśli chodzi o dotacje celowe Instytutu, udzielane Instytutom, to jest planowana nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, tak aby była silniejsza podstawa prawna do udzielania tych dotacji, chociaż zdaniem Ministerstwa Zdrowia takie dotacje były możliwe do udzielania, aczkolwiek bierzemy pod uwagę pewne wątpliwości i jest planowana nowelizacja, która jednoznacznie określi, że będzie można takich dotacji udzielać już tak bezpośrednio, będzie to zapisane. Co do planu finansowego Funduszu Medycznego, to oczywiście jest problem, o którym już rozmawialiśmy podczas obrad Komisji Zdrowia na początku roku. Jak najbardziej wykonanie planu finansowego w ogóle zadań Funduszu Medycznego oceniamy negatywnie. Na koniec ubiegłego roku w kasie funduszu pozostało 7 miliardów 300 milionów złotych. W tej chwili mogę powiedzieć, że na 26 czerwca tych pieniędzy jest 6 miliardów 460 milionów złotych, ponad tam i pół miliona.
Oczywiście w grudniu będzie przekazana kolejna dotacja w wysokości, znaczy wpłata z budżetu państwa w wysokości 4 miliardów złotych. Mogę powiedzieć, że po raz pierwszy w tym roku w historii istnienia funduszu planujemy wydatki większe niż wpływy. Znaczy po raz pierwszy planujemy wydatki, znaczy może one planowane kiedyś były, tylko nigdy nie zrealizowane, ale planujemy w tej chwili 5 miliardów 301 milionów złotych wydać w tym roku. Na 25 czerwca wydaliśmy 1 143 260 000 złotych. Więc planowany stan końcowy na rok 2024 jest w wysokości 6 miliardów 302 milionów 342 milionów tysięcy złotych, więc to jest i tak bardzo dużo tych pieniędzy zostanie w kasie funduszu, chociaż mniej niż w zeszłym roku, no i trzeba uwzględniać tą jeszcze 4-miliardową dotację, która będzie miała miejsce, więc następuje przyspieszenie w realizacji zadań Funduszu Medycznego. Co do postulatu likwidacji funduszu, w tej chwili nie są prowadzone takie prace. Uważamy również, że obecnie takiej możliwości nie będziemy mieli, ponieważ jak pamiętamy, Fundusz Medyczny był wprowadzony decyzją czy z pomysłu pana prezydenta w okresie oczywiście kampanijnym jako dodatkowe finansowanie ochrony zdrowia, co nie pokrywa się z rzeczywistością, gdyż to są pieniądze wyodrębnione i będące częścią tej kwoty nakładowej, która mówi, ile należy wydać pieniędzy, więc nie są to dodatkowe pieniądze poza tym, co jest przeznaczone na finansowanie ochrony zdrowia. Jest po prostu to fundusz, który w inny sposób wydaje, innymi metodami, innymi zasadami się kieruje i pewnie w założeniu miał uprościć proces udzielenia dotacji, finansowania różnych zadań. Natomiast no to, że zostało te 7 miliardów ponad 300 milionów złotych na koniec ubiegłego roku, wskazuje na to, że jednak tego zadania nie spełnił. Czy to jest dobrze, że w ten sposób są wydatkowane te pieniądze? No taki jest w tej chwili mechanizm. Te pieniądze są. Ministerstwo robi wszystko, żeby przyspieszyć wydatkowanie tych środków, gdyż zgadzamy się z Najwyższą Izbą Kontroli, iż no nie przekazywanie tych pieniędzy do systemu jest błędem i jest nieprawidłowością, ale no bardzo trudno jest w ciągu kilku miesięcy nadrobić te lata, kiedy mało się w tym zakresie wydarzyło. Będą w następnych latach na pewno zwiększane te wydatki i te pieniądze zostaną zrealizowane. I to jest pewne, że osiągniemy ten efekt. Natomiast czy fundusz będzie dalej istniał, powiedzmy, w przyszłym roku? Myślę, że wrócimy do tej rozmowy, czy ten typ wydatkowania i istnienie tego funduszu rzeczywiście jest niezbędny dla ochrony zdrowia. Wydaje się, że niekoniecznie. To jest pewna forma, która została przyjęta, tak jak mówię, decyzją oczywiście Sejmu, Senatu i rządu, ale głównie z inspiracji pana prezydenta i może na tym zakończę komentowanie tej sytuacji. Efektywność programów polityki zdrowotnej. No, oceniamy ją bardzo różnie. Są programy, które były trafione, odnoszą efekty, są takie, które rzeczywiście powstawały być może z potrzeby chwili jakiegoś problemu, który się próbowano rozwiązać, czy pokazać jakąś inicjatywę w rozwiązywaniu. No tutaj jedne można oceniać pozytywnie, drugie negatywnie. Jesteśmy przed dużymi też zmianami w zakresie na przykład Narodowego Programu Zdrowia, który kończy się w przyszłym roku i tutaj będziemy również się zajmowali tym, w jaki sposób realizować ten Narodowy Program. Jest szereg rzeczy, szereg środków, które są realizowane i wydawane jako, ogólnie rzecz ujmując, profilaktyka, jako zadania zdrowia publicznego. My oceniamy, że dotychczasowe lata, mimo wielu różnych inicjatyw, no, nie przyniosły tych efektów w tym zdrowiu publicznym takich, jakie byśmy oczekiwali.
Dlatego na pewno dużo z tych inicjatyw ulegnie zmianie, reformie, być może przeniesieniu środków, więc tutaj jest ta praca wykonywana i oceniamy, no tak jak nie chcę wchodzić w szczegóły, różnie. Są zakresy, w których można powiedzieć, że udało się zrobić wiele i są takie, które jednak prawie że całkowicie były pomijane, mimo tego, że teoretycznie jakieś środki były przekazywane. No tutaj możemy podać jako taki przykład nowego programu, który został wprowadzony, no, leczenie niepłodności metodą in vitro, 500 milionów złotych rocznie, więc jest to przykład innego sposobu wydatkowania tych pieniędzy z bezpośrednim efektem, który mamy zamiar, oczywiście po kilku miesiącach, konkretnie 9 najwcześniej, ale zaobserwować. Ale to nie są tak odległe i programy, które po bardzo wielu latach mają przynieść efekt, a tych efektów jednak nie widzieliśmy. Także zgadzam się z krytyczną oceną, chociaż tak jak mówię, w niektórych przypadkach byłaby ona być może krzywdząca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pani poseł Skowrońska chce jeszcze zabrać głos. Po tym po pytaniach i po tej dyskusji i po udzieleniu odpowiedzi przez pana ministra, sformułowaniu opinii przez Najwyższą Izbę Kontroli, chciałabym zmodyfikować projekt opinii, który przyjmuje Komisja Zdrowia dotycząca wykonania budżetu, tak aby w punkcie 9 skreślić fundusz medyczny i dopisać po zastrzeżeniach, że w części fundusz medyczny ocena komisji jest negatywna z powodu niewykorzystania środków w wysokości 7 miliardów złotych. O zakresie funkcjonowania funduszu medycznego, o jego aksjologicznym podłożu powstania mówił pan minister, wszyscy resztę pamiętamy. Przekazywane są środki z budżetu, ustawa zmieniona, konflikt na linii przy powstaniu, prezydent, szef telewizji przy rodzeniu się tego funduszu i dzisiaj ten fundusz nie został wykorzystany w sytuacji, kiedy wydrenowano wszystkie środki w Narodowym Funduszu Zdrowia, w funduszu zapasowym, istnieją duże potrzeby, a zasady funkcjonowania ustawowe opisane nie były na tyle dostępne, tak aby te środki można było przeznaczać na cele, które zdaniem resortu zdrowia są potrzebne i przeznaczone. Z tą modyfikacją chcę wszystkich, którzy by chcieli krytykować tą opinię, że ona jest w stosunku do działań w roku 2023 niezwykle delikatna w ocenie, ale pokazująca wszystkie występujące problemy związane z tą częścią budżetu. Bardzo dziękuję, pani poseł. Wniosek wpłynął do prezydium komisji. Przystąpimy teraz do części 66 i bardzo proszę o wystąpienie przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Wysoka Komisjo. Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części 66 Rzecznik Praw Pacjenta za 2023 rok. Po pierwsze pragnę wskazać, że dochody budżetowe wykonane w roku 2023 były wyższe w stosunku do roku 2022 o kwotę 417 tysięcy złotych i głównie były to kary obowiązkowo nałożone na podmioty z tytułu niewykonania decyzji w zakresie postępowania na naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Wydatki budżetowe zostały określone w ustawie budżetowej na 2023 rok w wysokości 17 milionów 800 tysięcy złotych. W tej grupie 73% wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 107 etatów. I w tym miejscu pragnę wskazać to, co zresztą też w swoim protokole pokontrolnym wskazała Najwyższa Izba Kontroli,
na poważne trudności, które występowały w 2023 roku, jeśli chodzi o nabory, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników i utrzymanie tych pracowników, na co miały wpływ w głównej mierze czynniki zewnętrzne i presja płacowa, która występuje na rynku pracy w tym obszarze, jeżeli chodzi o sektor ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o wydatki pozapłacowe, największą część stanowiło opłaty związane z najmem budynku, zakup materiałów i wyposażenia, także zakup energii elektrycznej. W 2023 roku były realizowane także programy współfinansowane ze środków europejskich. Była to kontynuacja projektu Po pierwsze pacjent, działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu zrealizowano 6 zadań. Zadanie 1 – szkolenie z zakresu ochrony praw pacjenta, 60 szkoleń z łączną liczbą 1454 osób. Zadanie numer 2 – kontakt z pacjentem, 60 szkoleń z zasad dobrej komunikacji. Zadanie numer 3 – 48 szkoleń z procedur i standardów przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczniczych. Zadanie numer 4 – 19 tematów szkoleniowych pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Zadanie numer 5. Zakupiono platformę e-learningową wraz z 15 modułami szkoleniowymi, która została udostępniona ponad 400 podmiotom leczniczym i sukcesywnie jest udostępniana kolejnym. Oraz zadanie numer 6. Szkolenie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Wśród najważniejszych działań w 2023 roku, które chciałbym podkreślić, to po pierwsze kontynuacja działań związanych z Funduszem Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych, a także powołaniem 2 dodatkowych funduszy, Funduszu Zdarzeń Medycznych i Funduszu Badań Klinicznych, jak również nowe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa pacjenta, czyli zbierania informacji o zdarzeniach niepożądanych, a także prowadzenia na tej podstawie raportów i analiz, gdzie te unormowania weszły w życie z dniem 6 września 2023 roku. Wysoka Komisjo, teraz chciałbym też pokrótce przedstawić najważniejsze elementy 3 funduszy. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, Państwowy Fundusz Celowy, który został utworzony 27 stycznia 2022 roku. Ze środków funduszu wypłacane są świadczenia kompensacyjne przyznawane na rzecz osób, które w wyniku szczepienia ochronnego doznały poważnych działań niepożądanych. Przychodami funduszu w 2023 roku były wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzenia szczepień ochronnych obowiązkowych. Łączna wartość wypłaconych świadczeń kompensacyjnych, jeśli chodzi o ten fundusz szczepień ochronnych, w 2023 roku wyniosła prawie 1,5 miliona złotych i objęła łącznie 59 wypłat, a od początku funkcjonowania funduszu to jest łącznie ponad 5 milionów złotych wypłaconych kwot i ponad 250 osób, które takie kwoty otrzymały. Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych został utworzony 14 kwietnia 2023 roku. Przychodami funduszu były wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne. Ten fundusz działał niecałe 8 miesięcy. Tutaj jeszcze nie dokonaliśmy żadnych wypłat. To też jest związane ze specyfiką działania tego funduszu i prowadzonych badań klinicznych. Badania kliniczne są rozciągnięte w czasie, więc potencjalne zdarzenia niepożądane, które mogą powstać, też są odłożone w czasie. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został utworzony 6 września 2023 roku. Przychodami funduszu był odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Tutaj niezbędne do działania funduszu niezbędne były rozporządzenia wykonawcze. Tu chciałbym serdecznie podziękować Ministerstwu Zdrowia, w szczególności pani minister Izabeli Leszczynie, za to, że wspólnie i w porozumieniu te rozporządzenia właśnie weszły w życie. Zostały znacząco podniesione kwoty jednostkowe, jeśli chodzi o możliwość pokrycia szkód z tytułu zdarzeń medycznych dla poszczególnych pacjentów i mogę powiedzieć, że w ciągu tygodnia od działania tego funduszu podjąłem decyzję o wypłacie już ponad 1 miliona złotych na rzecz pacjentów, którzy doznali tego typu zdarzeń medycznych, no potocznie określanych mianem błędami medycznymi. Widzimy, że ilość tych świadczeń będzie przybywać. Obecnie procedujemy
kolejne wnioski. Tych wniosków łącznie zostało złożonych ponad 600. Jeżeli chodzi o te najczęstsze, te najważniejsze działania w obszarze, w pozostałych obszarach, to było to prowadzenie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta. W 2023 roku wszcząłem ponad 319 postępowań i wydałem jednocześnie 303 decyzje. Te postępowania, one są bardzo podobne, zbliżone do postępowań o naruszenie zbiorowych praw konsumentów. Są skomplikowane, wymagające niejednokrotnie wiedzy medycznej, eksperckiej. Tu posiłkujemy się opiniami głównie konsultantów krajowych, konsultantów wojewódzkich, ale także opiniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji związanych z ochroną zdrowia. To, co chcę podkreślić, to w ciągu ostatnich 5 lat wydałem ponad 1100 decyzji, jeżeli chodzi o naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Tylko w 3 sytuacjach te decyzje zostały prawomocnie uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny. We wszystkich pozostałych zostały one utrzymane i są prawomocne, co w mojej ocenie potwierdza również wysoką jakość tych decyzji od strony formalno-prawnej, od strony merytorycznej. Uczestniczyliśmy również w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. Wspieramy pacjentów w indywidualnych sprawach. Z oczywistych względów nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w każdym postępowaniu cywilnym. Skupiamy się na tych, które są najbardziej skomplikowane i na tych, w których uczestnikami tego postępowania są osoby nieporadne, starsze, małoletnie bądź osoby z niepełnosprawnością. W 2023 roku toczyło się 93 postępowań cywilnych z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta. Prowadziliśmy również postępowania te indywidualne, wyjaśniające, te, o których czasami również głośno w mediach masowego przekazu. Tych postępowań prowadzonych było ponad 3,5 tysiąca. 3300 było prowadzonych na wnioski pacjentów bądź osób działających w ich imieniu. 264 postępowania zostały wszczęte z mojej inicjatywy właśnie na podstawie informacji przekazanych przez środki masowego przekazu. W okresie sprawozdawczym w 296 podmiotach leczniczych stacjonarnej opieki psychiatrycznej i terapii uzależnień pracowali rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, czyli ponad 22 tysięcy pacjentów było objętych również wsparciem ze strony Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Szanowna Pani Przewodnicząca, w związku z tym, że Pan Dyrektor z Najwyższej Izby Kontroli przedstawił również ocenę Najwyższej Izby Kontroli i w głównej mierze ta kwestia dotycząca zastrzeżeń co do dochodzenia należności, to pozwolę sobie bardzo krótko się do tego odnieść. My oczywiście przyjmujemy te wszystkie wnioski, które zostały przedstawione, one są już zrealizowane albo są w trakcie realizacji. Niemniej jednak pragnę wskazać tutaj, że te zastrzeżenia w zakresie dochodzenia należności, czyli dochodzenia kar, które zostały nałożone za nierealizowanie decyzji, w naszej ocenie mamy tu wątpliwości i można z nimi polemizować. Powiem dlaczego. Mianowicie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pozwala nałożyć karę dopiero wówczas, kiedy podmiot leczniczy nie wykonał decyzji Rzecznika Praw Pacjenta. W mojej ocenie tę sytuację należy poprawić wzorem uregulowań, które funkcjonują, chociażby jeżeli chodzi o prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spotykamy się już z sytuacjami, w których podmiot leczniczy zajmujący się działalnością tzw. receptomatów otrzymał od nas decyzję o zakazie określonych praktyk, po czym natychmiast zaprzestał tej działalności i założył nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i wznowił swoją działalność jako nowa spółka. My nie możemy nałożyć kary na ten pierwotny podmiot, dlatego że ustawa mówi o tym, że najpierw wydajemy decyzję zakazującą określonych praktyk i dopiero później, po niezrealizowaniu tej decyzji, możemy nałożyć karę. Uważam, że powinniśmy mieć od razu możliwość nałożenia kary finansowej w sytuacji, kiedy taką decyzję nakładamy. Analogicznie, tak jak powiedziałem, jak ma to chociażby prezes URE, UKE czy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To przekłada się również na kwestię dochodzenia kar. Skoro ustawodawca przewidział,
że nie możemy od razu nałożyć kary finansowej, to konsekwentnie uważam, że konsekwentni powinniśmy być również, jeżeli chodzi o dochodzenie tych należności. Stąd też przetaczaliśmy argumentację o tym, że kiedy wydajemy decyzję już o tym, o nałożeniu kary, podmioty lecznicze oczywiście zaskarżają tę decyzję do sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej decyzji. W związku z tym mieliśmy tutaj wątpliwości, czy mamy konsekwentnie dochodzić tychże należności, czy też jednak poczekać na rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, który rozpatrzy ten wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji. Tutaj zdaniem Najwyższej Izby Kontroli powinniśmy dochodzić od razu tych należności i tak będziemy konsekwentnie robić. Niemniej jednak tu z tym związanych jest znowu wiele wątpliwości, chociażby taka wątpliwość, że obecnie jesteśmy na etapie dochodzenia egzekwowania kary od spadkobierców. Osoby, która prowadziła indywidualnie daną placówkę leczniczą i tutaj również nie mamy jednoznacznego stanowiska. Występowaliśmy do Ministerstwa Finansów i takiego jednoznacznego stanowiska nie otrzymaliśmy i tu również są pewne wątpliwości o charakterze prawnym. Niemniej jednak chcę podkreślić, że jeśli chodzi o dochodzenie należności, że w kontrolowanym okresie nie wystąpiły jakiekolwiek należności, które by uległy przedawnieniu, które nie było żadnych, które by podległy umorzeniu, czy też takie, które można byłoby uznać za nieściągalne. Tu zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły tego, że powinniśmy bardziej energicznie dochodzić i szybciej, nie czekając na rozpatrzenie sądu administracyjnego wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji. Tak jak powiedziałem, tak konsekwentnie będziemy robić. I na koniec też chciałbym wszystkim paniom posłankom i panom posłom podziękować po raz kolejny za tą akceptację budżetu na 2024 rok. Mówimy o 2023, kiedy poziom budżetu był na poziomie 18 milionów złotych. Dzięki między innymi państwu budżet na 2024 rok to jest 26 milionów złotych i mam nadzieję, że też to, co podkreśliła Najwyższa Izba Kontroli, że wystąpiła fluktuacja, została zwiększona liczba zadań, nie zwiększono zatrudnienia właśnie z uwagi na brak środków, że te wszystkie elementy dzięki państwu decyzji i zwiększonemu budżetu i dzięki rządowi pana premiera Donalda Tuska, że te wszystkie kwestie zostaną, że tak powiem, pozytywnie zakończone. Już teraz prowadzimy nabory i z pozytywnym skutkiem i poziom fluktuacji nam również znacząco się zmniejszył. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Dziękuję i proszę o przedstawienie koreferatu pana przewodniczącego Marka Hoka. Pani przewodnicząca, Wysoka Komisja, szanowni państwo, pan minister Chmielowiec bardzo dokładnie i szczegółowo omówił wykonanie budżetu, jak również zadania wynikające z pracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podsumowując, wykonanie budżetu w części 66 nie budzi większych zastrzeżeń. Wykonanie planu finansowego Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych w roku 2023 roku przebiegało prawidłowo. Natomiast Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, jak i Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zaczęły funkcjonować dopiero w roku 2023. W związku z tym w tym roku były gromadzone właściwie środki na rozpoczęcie działalności. Na wydatki były przeznaczone na zakupy inwestycyjne i organizację obsługi tych funduszy. Reasumując, wykonanie budżetu w części 66 Rzecznika Praw Pacjenta nie budzi większych zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do dyskusji. Czy są pytania w tej części budżetu? Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska. Chciałabym pani Wysokie Prezydium przypomnieć, że Rzecznik Praw Pacjenta został powołany w 2009 roku. Miałam okazję reprezentować ten projekt ustawy z budżetem w wysokości 2 milionów złotych. Dzisiaj pan rzecznik powiedział, że jest to środki przeznaczone na Rzecznika Praw Pacjenta, to kwota 26 milionów złotych. Uprzejmie poprosiłabym, że na tym etapie nie mam, ale niemniej jednak opinię będzie rozpatrywała Komisja Finansów Publicznych o prostą rzecz, niezwykle ważną, o której pan rzecznik powiedział. Nie ma żadnej sytuacji, gdzie są zobowiązania przedawnione. To jest rzecz ważna, ale gdyby się
pan minister pokusił o ocenę efektywności działań, to będę wdzięczna. Taki element dotyczący efektywności podejmowanych działań w kontekście tego, o czym powiedział pan przewodniczący Hock, nałożenia nowych zadań, ale jeżeli państwo oceniacie się, jak efektywnie realizowane są ustawowe zadania, które zostały nałożone na Rzecznika Praw Pacjenta. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Nie widzę. Bardzo proszę o odpowiedź. Oczywiście, pani poseł, przygotujemy takie zestawienie na potrzeby Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję. Pani poseł Skowrońska złożyła wniosek o negatywną opinię do Funduszu Medycznego ze względu na niewykorzystanie środków w wysokości 7 miliardów złotych. Poddaję pod głosowanie wniosek o negatywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu państwa w zakresie podmiotowych funduszy celowych. Fundusz Medyczny, tak, Państwowych Funduszy Celowych, przepraszam, o to wszystko ręcznie, Fundusz Medyczny. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za negatywną opinią dotyczącą Funduszu Medycznego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Jedenaście osób za, przeciw cztery osoby, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek pani poseł Skowrońskiej przeszedł. W związku ze złożonymi zastrzeżeniami pani poseł Krystyny Skowrońskiej dotyczącymi braku wykorzystania środków z Funduszu Medycznego w sytuacji, gdy występują potrzeby w podmiotach opieki zdrowotnej, niskie współfinansowanie z budżetu NFZ, 200 milionów złotych, gdy w 2021 roku to było 5,87 miliarda złotych, oraz przeniesienie do NFZ dotychczasowych zadań związanych z refundowaniem recept, leki poniżej 18 i powyżej 65 roku życia, ratownictwa medycznego i innych. Koszt przeniesionych zadań to kwota 14,5 miliarda złotych. Poddaję pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie wraz z zastrzeżeniami, które przed chwilą odczytałam, sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2023 w zakresie reżimu.